Sponsorem jest Porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najrzadziej odwiedzanych przez turystów państw. Materiał opracowany na podstawie zalajkowane.pl. Dla porównania, Polskę odwiedza około 18 milionów turystów rocznie, a Syrię 8,5 miliona turystów. Liczby turystów nie udało się stwierdzić w kilku państwach, więc je pomijamy. Są to Afganistan, Grenlandia, Korea Północna, Kosowo, Liberia, Mauretania i Somalia. 10. Liechtenstein, małe górskie państwo w Europie Zachodniej, leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Główną rzeką jest Ren, a stolicą Wadus. Liechtenstein jest krajem podwójnie śródlądowym, należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Strefy Schengen. Co ciekawe, za 70 tysięcy dolarów możecie wynająć na własność całą stolicę. Otrzymacie klucze do miasta, zakwaterowanie dla 150 gości i możliwość degustacji wina w posiadłości księcia Hansa Adama II. Państwo odwiedza 53 tysiące turystów rocznie. 9. Sierra Leone. Państwo położone w zachodniej Afryce na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, obecnie członek Unii Afrykańskiej. Państwo w latach 90. dotknięte było krwawą wojną domową, stąd dziś mało turystów, a mimo to stolica słynie z Klubów nocnych i plaż turystycznych. Sierra Leone jest odwiedzana rocznie przez 52 tysiące turystów. 8. Timor Wschodni państwo na wyspie Timor. W archipelagu malajskim na północ od Australii niepodległość państwo uzyskało dopiero w 2002 roku po wojnie z Indonezją. Stąd jest to jedno z najbiedniejszych państw świata, co przekłada się na turystykę. 51 tysięcy turystów rocznie. 7. Tonga. Państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami. Jest to idealne miejsce na wakacje, niestety trochę daleko, bo można tam się dostać jedynie. Samolotem z Nowej Zelandii bądź Hawajów. Z tego względu jest tam tylko 46 tysięcy turystów rocznie. 6. Wyspy Salomona. Państwo wyspiarskie w południowo-wschodniej Oceanii na wschód od Nowej Gwinei. Wchodzi w skład brytyjskiej wspólnoty narodów. Samo państwo to właściwie stek bezludnych wysp, stąd turystów też mało, bo tylko 23 tysiące rocznie. 5. Mołdawia. Państwo europejskie położone na terenach historycznej Besarabii, jak i obszarów położonych na lewym brzegu. Dniestru. Część Mołdawian opowiada się za zjednoczeniem z Rumunią. Jest to najbiedniejsze państwo Europy, więc nie trzeba mówić dlaczego przybywa tam rocznie jedynie 11 tysięcy turystów. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Państwo w Zatoce Gwinejskiej na północ od Równika, składające się z pięciu wysp, z których trzy są zamieszkane. Turystyka jest na niskim poziomie, ale szybko się pnie w górę, także za kilka lat pewnie opuści to zestawienie. Aktualnie państwo to odwiedza zaledwie 8 Tysięcy turystów rocznie. 3. Kiribati, państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym. skład tego państwa o powierzchni 811 km2, wchodzą 33 wyspy koralowe rozsiane na przestrzeni 3800 km wokół równika, przez co bardzo ciężko tam się dostać. Rocznie udaje się to małej garstce ludzi, bo turystyka wynosi 5300 osób rocznie. Dwa Wyspy Marszala. Państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym położone na północ od Nauru i Kiribati, na wschód od mikronezji oraz na południe od amerykańskiej wyspy Wake. Mimo że jest to ulubione miejsce nurków, rocznie pojawia się tam zaledwie 5000 osób. Jeśli chodzi o turystów, rzecz jasna, jeden tu państwo położone na oceanie spokojnym w zachodniej Polinezji, ciężko tam dotrzeć, bo lata tam tylko jeden samolot z Fidzi. A ciekawostką jest, że adres stron internetowych w tym państwie to .tv Jeśli ktoś zarejestruje pod tą domeną swoją stronę, Tuwalu pobiera jakiś procent. Turystów przybywa tam 1200 rocznie. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!